teraz chcę powiedzieć, że absolutnie nie prezentuję tutaj stanowiska oficjalnego kościoła, tylko jedynie moje, nie chcę wam objawiać absolutnej prawdy, jak jest to, jak nie jest, tylko wam ukazać pewne zagrożenia, z którymi możemy się borykać i których lepiej unikać, tak? Ale no nie jestem tutaj osobą władną do wydawania prawdziwych sądów. Mamy w języku polskim takie dwa powiedzenia, tak? Czymś skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci i z kim przestajesz, takim się stajesz. Co one oznaczają? One oznaczają tyle, że my nasiąkamy tym, co robimy. Tak? Czyli jeżeli dużo czytamy fantastyki, gramy w RPG, w LARPy, my nasiąkamy tym klimatem. To nas przechodzi. To nie jest tak, że sobie tylko gramy i jak gramy, to jesteśmy jacyś, a już jak wrócimy do normalnej naszej rzeczywistości, to już o tym nie pamiętamy. Nie, to jakoś nas przenika. I o tym trzeba zawsze pamiętać, tak? Pewien filozof, Emmanuel Martinet, powiedział, że inflacja tego, co fikcyjne, jest skutkiem zubożenia wyobraźni. W świecie fikcji człowiek wyobraźni ustępuje miejsca człowiekowi wyobrażonemu, odrobionemu, sfabrykowanemu, wymyślonemu. Człowiek nie przyswaja już sobie wytworu wyobraźni i się nim nie syci, lecz sam wchodzi w poszywy wyobrażenia, które stają się idolem pośród idoli. Co to znaczy? To znaczy, że przestajemy być niejako sobą, że jest takie zagrożenie, że możemy po prostu zbytnio utożsamiać się z bohaterami, naszymi bohaterami, czy to jak gramy w RPGa, w LARPa, czy bohaterami pewnych książek i no, nie jesteśmy już tak pełni jak dotychczas, tak? Znaczy to wyobrażenie, które pewien autor, czy my sami, tak, sobie wymyśliliśmy, ono przechodzi jakby w prawdę. Dlatego, tak? Okej, dlaczego nie tak pełni jak byliśmy? Może po prostu, może raczej pełniejsi. Może rozwiniemy się dzięki temu, może zdobędziemy jakieś nowe doświadczenia, nowe punkty widzenia, będziemy lepiej rozumieli innych, może będziemy pełni się pojawili pełnie. Nie, ja może nie, albo się wyraziłem. Chodziło mi o to, że grając w RPG nie jesteśmy tak pełni jak wcześniej. Nie, absolutnie. Chodzi mi o to, że jeżeli utożsamimy się ze swoją postacią, jeżeli wynikniemy zbyt głęboko w swoją postać, de facto zaczniemy się nią stawać, a zaczniemy tracić to, co jest w nas oryginalne. Dobrze, ale to nie znaczy, możemy stać, ja chyba rozumiem, o co chodzi, że możemy stać jakieś znaczy, wartości duchowe. No, możemy nasz światopogląd poszerzyć, tak? Możemy zdobyć wartości duchowe. Ale to są zawsze wartości, które są... No właśnie, ale tu chodzi o tę zmianę, nie? Ty sam myśliłeś, tak? Więc... Co nie znaczy, że to złe? Nie, absolutnie, nie znaczy, że to złe. Znaczy, chodzi o to, czy to nam obrazuje, że musimy po prostu pamiętać, że czytamy książkę, to tylko czytamy książkę, tak? Że jak oglądamy film, to tylko oglądamy film. Że jak gramy w RPGa, to jest tylko gra. Tak? Musimy pamiętać, że oprócz tej gry są jeszcze te realia nasze, tak? Że my cały czas pozostajemy w tym świecie i że nigdzie się nie przenosimy, tak? Musimy pamiętać, że bohater powieści, czy nasz bohater RPGu, to nie ja. Ja to bohater tej opowieści, tak? Że ja go tworzę, tak? On jest częścią mnie, ale ja nie jestem częścią jego. Okay? No niestety... Tutaj się znowu nie zgodzę. Jesteśmy tak samo cieszą tego bohatera, jak z częścią nas. Znaczy, chodzi o, przyczynowo-skutkowość, tak? On wychodzi od nas, a nie my od niego. Dobrze. Oczywiście, że tak. Bohater nie może nas zmienić, tak? My możemy zmienić bohatera, którym jesteśmy. Się może. No właśnie... Ale jednocześnie sam się zmienisz tak naprawdę. Tym znacznym znaczeniu. Przekładając chodzi to na inny przykład. Nie wiem, czy zauważyli na film z kolei. Nie wiem, czy zauważyłeś taką rzecz, że często ludzie w życiu bardzo porządni grają już w z charakteru. Natomiast ludzie o życiu niezbyt takim uporządkowanym, krystaliczne postacie. I teraz tak, ja mam taką teorię, że ludzie, ci aktorzy grający szwarc charaktery po prostu mnóstwo negatywnych emocji ładują w tą postać i tak się oczyszczają. Może tutaj, w naszym wypadku też tak może, mogłoby być, chociaż powiem szczerze, że to co robimy, tak, odbywamy tę postać, te szwarc charaktery, tak. Właśnie, to nas to też zmienia. Być może niektórzy się oczyszczają w ten sposób, ale jakaś część tego z nas zostaje. To nigdy nie przechodzi tak, że o, ja sobie zagram tego szwarc charaktera i koniec, więcej nie pamiętam o tym. To na nas wpływa. Jak pamiętam, że powiedziałem coś złego i to kiedyś może do mnie wrócić. Mogę oczywiście to pohamować, tak? Pamiętać, że to była tylko gra. Ale właśnie, jeżeli pamiętam, że to była tylko gra, nie ma problemu. A jeżeli ja powiem... Pytanie, czy lepiej świadomie się opanować, czy robić to nieświadomie? Ja twierdzę, że lepiej świadomie się opanować.
Czyli odgrywanie szmat z charakterów jest dobre w tym sensie, ponieważ uświadamiamy sobie, co możemy powiedzieć, uświadamiamy sobie, czego nie zrobię, ponieważ to już na świadomy wybór. Znaczy, ja do tego dojdę później, okej? Okay? Wtedy możemy na ten temat porozmawiać. No dobra, no niestety, wiecie, wielu ludzi dzisiaj zbyt się wciela swoje charaktery i powoli naprawdę zaczynają zapominać, kim są już. Czy to właśnie na podstawie latów, nie? Ludzie, powiedzmy, grają jakichś tam magów chaosowych i potem w prawdziwym życiu też nie mogą do magów chaosowych, do bogów chaosowych. I to jest już niebezpieczne i do tego też później przejdę. Dlatego musimy pamiętać, że cokolwiek robimy, zawsze pozostajemy w naszej rzeczywistości, a w naszej rzeczywistości Panem jest Jezus Chrystus. Okej? To jest nadinterpretacja. A czytałeś opis tej prelekcji? Czytałem. Okej. Dlatego no właśnie mówię, główną zasadą kierowania się w naszym hobby jest dystans, pewien dystans do wszystkich. Tak? Teraz może zacznę od tego, że Kościół wcale nie potępia czytania fantastyki, uprawiania fantastyki w ogóle. Robią to wielu księży, którzy... Oficjalnie nie potępia. Oficjalnie nie potępia, nieoficjalnie też nie potępia. Dlaczego? Oszołomy zdarzały się wszędzie. Tak, oszołomy zdarzały się wszędzie, ale zaraz udowodnię, że to jest, właściwie jest z drugą stroną. Po pierwsze, istnieją bardzo poważne dowody na to, że przykazania wcale nie zostały nam dane przez Boga w formie takiej, jakiej dzisiaj znamy, też w formie negatywnej, tak? Dzisiaj mamy nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, tak dalej, tak dalej, nie? Prawdopodobnie przykazania dane przez Boga były w formie pozytywnej, to znaczy szanuj życie, szanuj cudzą własność, szanuj cudze ciało, swoje ciało szanuj, tak? I dlatego wiecie, a dlaczego tak się stało? No, bo ludziom było łatwiej, tak? Jak szanuj, no to właściwie nie wiem, co ja mam robić, tak? To skłania mnie do pewnego działania, tak? Na rzecz, powiedzmy, tego, co mam szanować. A jak wiem, czego mam nie robić, to jest jasne, klarowne i nie ma problemu, tak? I dlatego ludzie sobie tak przemienili. Dlatego też wielu dzisiaj powie, nie będziesz uprawiał fantastyki. To jest prostsze, tak? Co prawda wszystkich zagrożeń nie ma, ale też nie można się przez ten sposób ubogacić, tak? No właśnie wielu powie, nie będziesz uprawiał fantastyki. Ale może tu właśnie spróbujmy na pozytywny sposób powiedzieć, tak? No jak to powiedzieć, powiedzmy, na pozytywny sposób, to jakiś pomysł. Uprawiaj fantastykę w granicach rozsądku i prawa? No może, ale ja na przykład to powiedzieć, to pamiętaj o prawdziwym świecie, tak? Bądź zawsze sobą. Okej? Okay? No ale ja nie to tak określę. Jeśli się będziemy stosowali do tej zasady, no to myślę, że nie będzie problemu z grzecznością na sesjach, podczas czytania książek. A że Kościół fantastyki nie neguje, to widać chociażby w tekstach różnych, w tekstach duchownych, którzy podkreślają chrześcijańskie zalety, na przykład Tolkiena czy Lewisa. Tak? Przez niektórych opowieści z nami uznawane są nawet jako preparaty Ewangelii. Tak? Wiemy, co to jest preparaty Ewangelii, czy nie? To są opowieści, głównie dla dzieci, ale też generalnie opowieści dla ludzi wczesnochrześcijańskich, przedchrześcijańskich, którzy nie zrozumieją tego źle, nie ludzi żyjących przed chrześcijaństwem, którzy jeszcze nie są chrześcijanami, tak, które zawierają w sobie pewne wartości biblijne, chrześcijańskie i one po prostu za pomocą języka, którym operuje ten człowiek jeszcze niechrześcijański, mają te wartości mu wprowadzać. Dobra, teraz tak. Mam tu taki właśnie, to czego przeczytałem wcześniej. To jest Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Komunio. W Polsce wydawany jest przez Radnictwo Palutinu. I ten numer jest akurat całkowicie o fantastyce i tak dalej. I generalnie przesłaniem tego numeru wcale nie jest to, że fantastyka jest zła. Przesłaniem tego numeru jest to, że przez fantastykę można ewangelizować. Także polecam, jak ktoś będzie chciał, to później podam dokładne materiały źródłowe. Więc co czytamy i co gramy? Co powinniśmy, a może co nie powinniśmy grać? Znaczy, generalnie odradzam, nie mówię, że od razu nie wolno, tylko odradzam granie, czy czytanie, może najpierw czytanie. Odradzam czytanie książek, których akcja jest wysoce, w dużym stopniu napakowana fantastyką, nie? Mamy jakieś potwory czy coś, i które dzieją się w naszym świecie. W naszym świecie i w naszej epoce. Bo w tym momencie jest duże prawdopodobieństwo przesiąknięcia, nie?
Czyli twórczość Lovecrafta na przykład cała? Lovecraft? World of Darkness? Łukienie to? No niestety tak bym powiedział. Znaczy, no nie mówię, że nie wolno, nie? Nie mówię, że nie wolno, ale ja bym generalnie ja. Na przykład ja bardziej lepsze pod względem chrześcijańskim jest czytanie fantasy, tak? Na przykład niż no właśnie horrory, tak. Horrory tu są bardzo dobrym przykładem. Jaka literatura jest niebezpieczna, tak? Nie mówię, że każdy horror od razu jest zły, grzeszny w ogóle, ale ogólnie jako literatura horrory są niebezpieczne. Bo jest niebezpieczeństwo pomylenia tego, co się dzieje właśnie w takim świecie wymyślonym, nie? Wzorowanym na naszym, a naszym światem. No to jest właśnie wyznacznik dobrego horroru, moim zdaniem, jeżeli człowiek się jeszcze potem miesiąc boi sprawdzić. A nie powinien, nie powinien. To jest niechrześcijańskie, że człowiek właśnie nie odróżnia tego co się właśnie dzieje w książce, a w rzeczywistości. Powiedzmy jedno drugie, że zdaję sobie sprawę, że tutaj tych nie ma, że klam poduszkiem nie istnieje, że trzeba nic nie wyjdzie, ale dalej to przypowie zwyczajnie. No tak, bo to nie przesiąka, to przesiąka. To oddziałuje na. Oddziałuje to na niego duchowo, ta książka, nie? W jakiś sposób. Mimo, że nie bezpośredni, o czym wam powiem za chwilkę, ale... Zostanę chyba wyznacznikiem, czyli dojrzałości jest to, że umie oddzielić rzeczywistość od fikcji. Nawet jeśli ktoś jest dojrzały, to oddziaływania duchowe występują i o tym zaraz powiem. A nie wiem, że w jednym z wywiadów ksiądz Twardowski mówił, że jest miłośnikiem horrorów. Po prostu zestawienie kontrastowe, łagodny, dobry ksiądz Twardowski czy tak odwrotnie. Prawda, było coś takiego, z tym, że no wiadomo, on nie czytał sobie takich horrorów, jakie my dzisiaj mamy, nie? Takie z dolnej półki, wszystko napakowane, tylko no, on selekcjonował sobie swoją literaturę, tak? Oczywiście, Parker Lovecraft przerwał tego dolną półką. No nie, oczywiście to nie jest dolna półka, nie? Tylko... Nawet górna półka, sięgnijmy do klasyki, Bram Stoker, przepraszam cię bardzo. Kwalifikuje się jak najbardziej jako zła książka w tym momencie. Według tej klasyfikacji, klasyka, horror. Ja nie wiem, czy zauważyłeś, ja nie powiedziałem w tym momencie nic o co jest zła książka, nie powiedziałem tego. Powiedziałem niebezpieczna. Powiedziałem niebezpieczna. I zalecana. A to są dwa różne terminy, bo zła w tym momencie automatycznie klasyfikuje, że już nie wolno czytać. Niebezpieczna, znaczy, że może zawierać elementy, złe. Które... No złe, może, nie musi. Które ma, albo nawet nie złe, tylko takie elementy, które przeprowadzą człowieka w zło. Ja bym przecież wolał to zinterpretować jako elementy, na które trzeba uważać zwyczajnie. Tak, zdecydowanie. Elementy, które zmuszają do podjęcia jakiegoś wyboru. Ja bym powiedział, że to nie jest złe. Które mamy wodną wodę. Oczywiście. Skąd ją dano? W chrześcijańskim ujęciu. Nie, no, wolna wola jest wynikiem największej miłości Boga do człowieka. Ale to nie jest w tym momencie temat naszej prelekcji, tak? No więc to jest tak, to jest raz. No i dwa, generalnie unikałbym książek przesiąkniętych wiecie, taką diabolicznością, demonicznością, że świat pełen demonów, nawet jeśli bohaterowie, słuchajcie, są dobrymi. Dungeons & Dragons, Warhammer. Niedaleko szukać, bo jest sporo potworów. 90% literatury pochodzącej ze średniowiecza. Słuchajcie, wiecie, ale co innego? Nie dostają do narazie do Rusina. Nie, ale nie, wiecie, co innego? Są też jakieś moloty potwory. Ale to są wampiry i nie są na dzisiejszym świecie. Ale nie, już nawet monastry. Bo w tym momencie, wiecie, trochę nam się zmieniła definicja demona, nie? To, że mamy sobie jakieś tam demony chaosu w Warhammerze, nie? Które tam sobie plądrują, a nie wiem, wrzucają te swoje czary Cinch czy coś tam. Sorry, Cinch. Cinch nie łazi, nie plądruje. Cinch jest subtelny. Okej, okay, to jest najbardziej... Cinch jest najbardziej subtelny. Ale to jest chaos. No dobra, więc jeżeli nie... Cinch znajdę we wszystkich. A jeżeli właśnie mamy takie sprawy, no to... To jeszcze się wiesz, jakoś tam da. Natomiast jeśli mamy demona takiego, wiecie, usadzonego takiego, powiedzmy demona jak w naszym świecie, nie? I nigdy nie widziałem demona w naszym świecie. Poza kolesiem, który się nazywa demon i rozstawił pomogę dostawić konwenty. Nie. Widzieć to nieco, ale bo demony są istotami duchowymi, nie? Więc widzieć, wprowadzać demona na scenę, to jest co innego, nie? Demon jako jak wprowadzasz demona jako istotę duchową, to jest niedobre, no bo... Okej, wyjaśnię. W jednym sensie
demona jak to duchowo, jak on zaprowadzić, jak to działa, o co chodzi? O co chodzi? To znaczy, no na przykład mechanizm opętania, tak? Jeśli jakiś demon opęta powiedzmy jakiegoś gracza i przez niego przemawia, no to jest prowadzenie demona jako istoty duchowej. A jeżeli demon opęta NPC, a zadaniem gracza jest go uwolnić? Właśnie się chciałem dość. Bo nawet jeśli gracze grają z fajnymi, dobrymi postaciami, które chcą oczyścić świat z tych demonów, to niejako mistrz gry musi tego demona odegrać. Mistrz gry musi się wcielić w tego demona jakoś, a to już jest bardzo niebezpieczne. To jest niejako przyzwolenie na opętanie. Czyli generalnie sugerujesz taktykę nie poruszać niebezpiecznych tematów, bo śmierdzą, a kiedy również będą śmierdzić jeszcze bardziej, a po prostu nie poruszać, unikać. Generalnie radzę unikać, chociaż oczywiście nie zabraniam. To wszystkie demony, które odkrywamy. Egzorcyści, a co oni są narażeni na opętanie sami? Są oczywiście, ale ten... nie powiem wam z doświadczenia, bo ja też tak kiedyś robiłem, nie? Też kiedyś odbywałem te demony i... Kiedyś. Ale no, też kiedyś tak u mnie było i naprawdę miałem z tego powodu ogromne problemy. Wyrzuty sumienia, naprawdę nieciekawe przeżycia duchowe. No dobra, to jest tak, jak widzieliśmy. I teraz o oddziaływaniu duchowym. Nie wiem, jak ta książka może wpływać na innych. W każdym razie powiem tylko świadectwo, jak wpłynęło to na mnie. Tak? Książka się nazywa Prota Arimana. Trafiła do mnie zupełnie przypadkiem. Czy to jest Grimana? Chyba, ale nie jestem pewien. Nie? Sprawdzenie. Trafiła do mnie zupełnie przypadkiem. Nie? Ja w sensie nawet nie zacząłem czytać, ale w momencie, w którym do mnie trafiła, ja zacząłem się sypiać, ja zacząłem się ciągle denerwować, ja zacząłem wszędzie widzieć szatana, ja wszędzie widziałem grzech, ja nie byłem w stanie nic sobie zrobić. I nic zrobić, zupełnie. Ja w momencie, w którym porwałem tą książkę, ją wywaliłem, wszystko ustało. To jest... Okej, skąd wniosek, że jest to oddziaływanie duchowe, a nie zwyczajna zakon psychologiczna paranoja? Autosugestia. Dlatego, że książka tych razy, ja nawet nie wiedziałem, co to jest za książka. Właśnie, czyli sam fakt podświadomego zagrożenia, że jakaś obca książka, nie wiadomo. Ale nie, treścią. Nie, to nie jest obca książka. To jest, ja po prostu myślałem, że to jest, wiecie, taka normalna książka, taka zwykła fantastyka. To świadomie na poziomie, że człowiek wyczuje jakieś zagrożenie, że coś obcego jest. Zanim to sprawdzi, jest to obce. Na pewno się tak nie czułem. Na pewno nie myślałem o tym jako o coś, że szczerze położyłem na pół, nawet się cieszyłem, że była, nie? To, że trafiła przypadkiem, to znaczy, że ja nie wiedziałem, że do mnie trafiła. Okej, no dobrze, ale w takim razie nie wiem, to zawsze istnieją szanse, że okładka, opis książki, coś się powiedział, świetna książka o tym i o tym, to nie zapamiętałeś, nie zwróciłeś uwagi. Pod świadomości to się i tak wbiło i odpowiedziło ci paranoję, nie? Bo to się całkowicie nie zgadza z twoimi przekonaniami chrześcijańskimi. Też tak mogło być. W każdym razie ja wierzę, że to był wpływ duchowy, a kto nie wierzy, czy ktoś nie wierzy, że takie wpływy w ogóle mogą istnieć? Okej, ilu z was to katolicy? Czy inaczej, jeszcze ci, którzy się nie wypisali, czy ci to praktykują? Ci, którzy praktykują. Ale z tych, którzy podnieśli rękę przed chwilą, ktoś jest? Dziękujący. Tak. No więc jak wygląda wyznanie wiary? Nie za jednego pana, no mocnego stworzyciela niewidzialnych, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Stop. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, tak? To znaczy, że na każdej mszy świętej wypowiadamy wyznanie, że my wierzymy w takie wróby. Może sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale w każdym wyznaniu wiary to jest. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Czyli ja mówię, że ja wierzę, że takie wpływy istnieją. Tak? Okej. Tak to w tym momencie. Niezależnie od tego, czy to jest wpływ duchowy, czy to jest jakaś podświadomość, to są książki jakby groźniejsze i bezpieczniejsze. Nikt nie mówi, że któreś są koniecznie złe, ale są takie, które prędzej ci dokuczą. Zdecydowanie, tak. Dobra, ale to jest, powiedzmy, takie wprowadzenie było o książkach, nie? Jedna rzecz jeszcze, jeśli chodzi o książki. Ostatnio znalazłem w bibliotece pewną książkę, w którym nie tyle napisano, może co zebrano, jak patrzę na komentarze, nie przez to nie ma. Czary i czarty polskie, wypisy czarnoksięskie i czarna msza.
całość jest jednym wielkim zbiorem zapisków średniowiecznych i późniejszych historycznych o demonach, ciemności, czarnoksięstwie, wszystkim tego typu. Całość jest opisana z punktu widzenia historyka, amatora i z lekko złośliwym komentarzem. Czy to też jest niebezpieczna książka? Z fragmentami nawet Madeus Maleficarum. Patrząc na ten, na tematykę, tak, jest to niebezpieczne. Znaczy, jeżeli, powiedzmy, jesteś historykiem, nie? I musisz pozbadać pod kątem historycznym, to okej. Okay. Ale jeśli wiecie, to cię zaciekawiło po prostu i chcesz po prostu z ciekawości, to też lepiej nie ruszać. Lepiej nie ruszać książkę? No, dobra. Dobra, to było taki wstęp o książkach, to teraz zajmiemy się na poważnie tym, co jeszcze macie w kolekcji, czyli grami, tak? No więc mamy powiedzmy takie dwie czynniki, nie? W grach RPG, tak? Musimy pamiętać, że to jest tylko gra, więc oddzielamy to, co się dzieje w grze, od tego, co się dzieje na sesji, nie? To nie jest jedno i to samo. Więc jeżeli możemy powiedzieć, że nasza postać coś robi, to jest to ok, albo możemy coś odegrać, wtedy może nie być ok. Bo cokolwiek robimy, nie tylko nasza postać, ale i my, tak? Razem musimy odegrać. To należy do naszej rzeczywistości. Też, należy do obu rzeczywistości. I rzeczywistości gry, i rzeczywistości naszej. I dlatego w rzeczywistości naszej będzie osądzone. Tak? Według kategorii naszej rzeczywistości, czyli według praw głowy. Co mamy dalej? Zastanawiam się w tym momencie, czy aktorzy grający w horrorach, a nawet w filmach akcji również są osądzani cały. Sobie przypomina mi się fajna sztuka tarza na farbach. Zgodnie z autorem, tak? Aktor ląduje na tamtym świecie i dostaje osądzoną wiedzę o tym, co sam robił w życiu. Także klientem rozmów jest problem. Może to właśnie mówi się. Role, które zagra. Biorąc pod uwagę, że w teatrze telewizji gra było Czarek Pazura, to zostały przedstawione wszystkie role. Bluzga, wyżywa się na ludziach, sam zostaje mordowany między innymi. No więc powiem szczerze, że ja bym się czegoś takich roli nigdy nie podjął. Nigdy bym złej roli nie zagrał. Wiecie, gdybym... Tak sobie myślę, gdyby... Ale co w teatrze, na przykład, czy właśnie dla aktora, to nie ma, żeby pierwszy postać, tylko dostajesz ją i taką musisz grać. No jak się nie chce, no to... Wiesz, gdybym dostał postać, która do mnie jednak nie pasuje, to bym powiedział dziękuję, nie idę w tym galpie, nie? Tak to bym... jedna rzecz tylko. Czyli rozumiem, że we wszystkim, co ma przedstawiać rzeczywistość, należy unikać przedstawiania tej złej strony rzeczywistości, tak? Ale to już nie jest potrzebne. Tak bym to określił. No. Ale to jest też skranie. Ale to przestaje być odwzorowanie rzeczywistości. No więc, moment. Może być odwzorowanie dobre albo złe. I teraz... zaraz tłumaczę. Nie wiem. Poczekaj, chodzi mi o jakość. O jakość tutaj. Nie, dobrze w sensie jakości albo złe w sensie jakości, nie? Trafności. Trafności. Dobra, to jest tak. Gramy sobie... Nie bronię grać złymi postaciami, absolutnie, perfekto. Nie bronię, można. Chociaż ja bym w życiu nie potrafił złej postaci zagrać. W Savage Worldsach właściwie teraz, gram postacią, która ma zawadę wredny. Jak mi się ciężko gra z tą zawadą, to po prostu, nie jestem takim typem człowieka, nie? Prosty przykład. Warhammer, Kapłan Sigmara, oni mają bardzo podobną filozofię, też starają się pomagać, niszczyć zło, bla, bla, bla. Spotyka taki demona, zabija tego demona. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Samo zabicie demona, jeśli wiecie, deklaracja brzmi zabijam demona, nie ma problemu, nie? Dobra, rozumiem, że powalczyli tam, nie? Nie, zwykła walka też nie ma problemu, nie? Gorzej gdyby, nie wiem, dali się w dyskusję. To już... Dyskusja o czym? Odegrać kuszenie na przykład. No, odegrać kuszenie. No to już byłoby problematyczne. Nie mówię, że na pewno nie, tak? Ale no ja bym już chyba w tym momencie tego nie powiedział. Czyli zrozummy się dobrze. Zastosowanie wobec demona przemocy jest bardziej chrześcijańskie niż na przykład do egzorcyzmowania go przez odprawienie odpowiedniego religijnego rytuału, tak? Odgrywanie. To nie za bardzo odchodzi. Tak średnio mi się z moim chrześcijaństwem styka. Chodzi o odgrywanie.
A co tam chodzi? Temat jest bardzo ogólny i nie da się go przedstawić, a wy non stop czepiacie się w szczegółów. Nie, czepiamy się do podanych przykładów. Natomiast co do... Rozwijacie prelekcję, może to... Tak, ja też uważam, że próbujecie udowodnić pewien punkt widzenia. Jakoś ubogacać się. Ej, słuchajcie, ja rozumiem, że chcecie udowodnić pewien punkt widzenia przeciwstawny, natomiast ja chcę wysłuchać tego punktu widzenia. Ja się z nim nie zgadzam, ale ja chcę go poznać i dopiero jak go poznam, będę mógł jakieś argumenty wysuwać. Dokładnie. Dzięki. Dzięki, też się zmieniam. Dobra, więc dzięki. Jeśli chodzi o jakie tam składanie deklaracji, nie? Na przykład, nie zabraniam wezwami postaciami, tak? Więc nie zabraniam zabijać. Chociaż to ja bym nie potrafił, tak? Więc tylko jest różnica, nie? Pomiędzy powiedzmy zabijam go, czy nie wiem, wciskam mu sztylet pod serce, a wiecie, rozkoszując się widokiem jego strachu, wciskam mu, nie wiem, sztylet w krtań. No uważaj, uważaj. Nie, to czy... To jest jako przykład podawane, nie? Także wciskam mu sztylet dań, oblizując później krew na tym sztylecie, nie? No to jest raczej niedopuszczalne, tak, coś takiego, nie? Nie zabraniam też grać magami, a często gram sobie magami, bo są fajni różne fajne rzeczy mogą robić, nie? Tylko, powiedzmy, mamy maga, który sobie rzuca tą kulę ogniem, nie? Nie ma problemu, a kasuje fireballa, spoko, nie? Albo sam formuje z energii jakieś tam, coś tam i ciskam to, też w porządku. Ale kiedy powiedzmy gracz zaczyna odmawiać jakąś inkantację do tego fireballa, no to już nie jest tak dobrze. Do tego wymyślisz chyba inkantację, a baba fireball. A nie, to spoko, to jest okej. Okay. To spoko, no tak? Cóż, to znaczy wydaje mi się, że chodzi też bardziej o to, nie tyle ile co się mówi, tylko czy się wczuwa. To też, tak, to jest mówię główna zasada, nie? To co powiedziałem, że pewnie trzymać jakiś dystans, nie? Wszystko dalej to już jest tylko, powiedzmy, przestroga, nie? Taka, co ja uważam, że robić nie powinno, albo czego ja nie robię, nie? Ale to nie jest, w tym momencie to, co mówię, to nie jest dokładne zabranianie wam, tak? Tylko główna zasada to trzymajcie dystans, tak? Tak jak mówisz. To właśnie, tak. Granie kapłan, nie? To jest sprawa trudna. Bo, no wiecie, pierwsze przekazanie brzmi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, tak? No więc niby kapłanem nie powinno się grać, ale nie, można. Pierwsze, że można, tylko, no wiecie, w większości światów, powiedzmy, trzeba się pomodlić, tak, do swojego Boga, żeby miał odzyskać moc, nie? Jak mówię... W 9 przypadkach kończysz na stwierdzeniu, to ja modlę się, medytuję, składam ofiarę, coś tam. Jak tak jest, to w porządku, nie ma żadnego problemu. I go leczę. Tak. Nie ma żadnego problemu. Ale wiecie, jak już człowiek się zaczyna modlić do takiego Boga, no to jest już jawne wykroczenie przeciwko pierwszemu przykazaniu. Tak? I to jest raczej, czy według mnie to jest niedopuszczalne. Natomiast wiecie, jeżeli powiedzmy Bóg jest tam, nie wiem, dobry, a nawet zły, nie? Walczenie powiedzmy o jego ideały, no nie postrzegałbym tego w kategoriach, że to jest złe, tak? Zwłaszcza fejluni, że naprawdę bogowie tak zwani są moralnymi istotami, które może... Dokładnie, tutaj chodzi przede wszystkim o odmawianie tych punktów, nie? To jest najbardziej kontrowersyjna kwestia. Ale przepraszam, wyznanie wiary, za którym nie idzie akt wiary, chyba jest nieistotne, więc gdzie to jest tak naprawdę problem? Jeżeli nie wiem, mam wciąż napisane, jak jest... i po prostu ja mówię, żeby utrzymać procesy, natomiast nie jest ten akt mojej wiary, to nie powinno być to problemem ani grzechem. To nie jest tak, że ten sygnał jest przed Bogiem z mojego punktu widzenia, tylko jest to... Nawet to cały czas chodzi o dystans, jeśli ty masz jakąś formułkę... No tak, ale to powiedziane, że jakby wyznanie wiary jest złe. Ryzykowne. Ryzykowne, ja tak. Ryzykowne samym sobie. Ja mogę się podzielić jakby, bo psychologię prawie skończyłem. I mogę powiedzieć, że psychologowie mają podobne podejście, nawet podobnych terminów używają. I tam one, psychologowie również, niektórzy psychologowie uważają, że gry fabularne mogą być niebezpieczne dla pewnych typów osób. Tu mi zabrakło u ciebie właśnie tego czynnika ludzkiego. Jeśli człowiek jest słabo osadzony w swoim świecie, albo ma ubogi ten świat,
nie ma solidnego zaplecza rodzinnego, to na przykład odmawianie takiej modlitwy jest taką małą furtką, jak tego się uzbiera dużo, to może zatracić i wybrać jakby tamtą rzeczywistość fikcyjną, bo ona będzie bogatsza, tak? Bo te formułki będą fajniejsze niż te, które ma u siebie w życiu. Z tym, że psychologowie nie znaleźli ani jednego przypadku potwierdzonego, że tak faktycznie się stało. Czy bardzo dobrze wyraziłeś to, co chciałem powiedzieć troszeczkę później, nie? Co? Ale bardzo dobrze to wyraziłeś, fajnie wyszło. Po co to z tej strony? Ja nie jestem chrześcijaninem, stwierdziłem, że nie podoba mi się ta religia i przestałem być. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to taka sama fantastyka jak każda inna i ja patrzę na to w ten sposób, że jeżeli odmawianie takiego wyznania wiary do Sigmara jest tą furtką, przez którą człowiek może zostać opanowany przez jakąś ideę, to odmawianie takiego wyznania wiary do chrześcijaństwa, zwykłego ojcze nas, czy takie modlitwy na dzień dobry, też są takimi furtkami. Tak, i się wszystko zginął w ciągu dziesiętera. Jest uwalniczone. To nie chodzi mi o to. Ja się z tobą całkowicie zgadzam. Każda modlitwa przybliża nas do Boga, tak? Każda modlitwa zmienia nas bardziej na taką chrześcijańskość, tak? Na chrześcijaństwo. No po prostu to tak jest, to wszystko oddziałuje. No. Ale sekundę, nawet takie odklepywanie, chociażby ojcze nasz, nie z powodu wiary, bo wszyscy tak robią, bo rodzice każą, bo... To jest akurat świętokrasa w tym momencie. No właśnie, bo to też jest furtką do Boga, czy to jest po prostu już bez tego... Może być też. Może być, wiesz co, może być, bo jest coś takiego... Mniej, tak, ale też. Też, ja się zgadzam. Jest coś takiego, że jeżeli nawet osoba niewierząca, nie? Czy osoba, która nie chce chodzić do kościoła, tak? Gimnazjaliści, tak, którzy mają te indeksy do podpisywania itd. Przychodzą do tego kościoła, tak? No i nawet nie uważają, nie uczestniczą w tej mszy świętej, tak? Ale jednak gdzieś to słowo Boga, tak? Podczas głoszenia Ewangelii, czytania, ono ich przenika, tak? Może nie dotyka w tym momencie, oni tego nie słuchają, ale ich przenika, oni są wystawieni na ładne jego działanie. I może ono jakoś tam, wiecie, ziarenko zasieje, może je wykiłkuje. To się nazywa indoktrynacja psychiczna, mówiąc najprościej. Tak, to się nazywa indoktrynacja. Tak. Wywieranie wrażenia na kimś w celu przemiany jego wyznawanej ideologii oraz jego praktyki zachowania. Okej. Może to się tak nazywać, ale wiecie, no... Przepraszam, czy indoktrynacja nie jest zakazana? Dobra, wy sobie wierzcie, że to jest podświadomość, my możemy, że to jest część duchowa i nieważne. Czy ten sam efekt poznaczy znaczy, tak, że w meczecie... Indoktrynacja może być, okay. Tylko że będzie przymusowa. Przymusowa. A jeżeli ktoś, nikt nie ma obowiązku chodzić do kościoła, tak? Obowiązku takiego prawnego. Powiedz to tym wszystkim baskom, które zaciągają swoich wnuczków do kościoła. A to jeżeli... Każdy wnuczek może, ma prawo nie posłuchać się swojej babci, tylko musi w tym momencie ponieść konsekwencje. Okej? Okay? Powiedziałbym, babcia przymusza to dziecko. Znaczy ja też nie jest. Popełnia przestępstwo w tym momencie. Nie, bo dziecko nie ma pełni praw. Owszem, ale te prawa w związku z religią ograniczyły się tylko do tego, że to rodzic decyduje o tym, czy chodzi na dzień do szkoły. Tylko na tego. No to zacznij na policję, jak zobaczysz taką babcię i tyle. Normalnie. Może pełnić wolę rodzica. Dokładnie. Tylko jeżeli ma prawa rodzicielskie. Nie, jeżeli jest wyznaczonym opiekunem przez... Dokładnie. Dobra, sprawa powiedzmy teraz gier witelnych i figurkowych, nie? To jest sprawa generalnie prosta, nie? Pierwsza główna zasada, nie oszukujemy, nie? Jeżeli się umówiliśmy na jakieś zasady, no to no nie oszukujmy, no bo to jest to po prostu dobrze kłamstwa też, tak? W jakiś sposób, nie? Oszustwo, no. Tak w tym myślę, że wszyscy się z tym zgodzą, tak? Nie ma żadnych ten. Po drugie, no nie wiem, czy wielu graczy to świadomie, jeżeli to robi. Ale no, obserwuję to podczas grania do Hammera Fantasy Battle. Ludzie zaklinają kości. Tak? Znaczy nie ma nic złego, powiedzmy o tym. Bo to w 90% tak, to świadomie. To spora część graczy jest równie przesądna jak każdy inny chrześcijanin. I wierzę, że jeżeli kości jego lubią, to rzucą je dobrze. Jeżeli kości czasem trzeba rozgrzać przed sesją. Znaczy wiesz, jeżeli to robimy dla jaj, to spoko. Tak? I nie ma też problemu. Nie, naprawdę, jeżeli będę grał, to nie ma problemu. Jeżeli też, powiedzmy, chcemy sobie zmienić kości, nie? Bo o, tutaj patrzymy, rzucamy, o, te się już wyrzucały, nie? To bierzemy następne, nie? Bo to jest, powiedzmy, opisane przez jakoś rozkład prawdopodobieństwa Gaussa, nie?
No czysta statystyka twierdzi, że każdy. Że to jest niezależne, nie? Niezależne, nie? Ale tak, natomiast to wiara jest. Standardowe kości nie są idealne. No, one mają bardzo. Ale za to są różne, każda kość jest różna, więc tak. Ten sposób uśredniamy i dokładnie. Są kości, które rzucają lepiej, są kości, które. Ale uśredniając, to nie jest kwestia zabudowy. No chyba, że ktoś z zewnątrz wpływa na to, że kości są takie i inaczej. Nie ma problemu z kupowaniem sobie kości w workshopie, bo nam się podobają. Ale to nieczytelne. A jak tam twierdzisz, to nie musisz kupować, nie? Natomiast wiecie, no, zaobserwowałem to właśnie grając w Honora Fantasy Battle. No pewien gracz Kalosu, nie? Bierze swoje kości i cytat. O, cinczu, dopomóż. Troszkę się zmieszałem, jak to usłyszałem. No ale w końcu tego nie skomentowałem, albo nie mówiłem. No nie twierdzę, że to jest dobre. Tak? No bo w tym momencie to już jest prawdziwy świat bez żadnego odgrywania, nie? Bo wiesz, nie, jakby gracz Imperium powiedział za Sigmara rzucając kości, to też byłoby źle. Że tylko był start z gry. Gdyby za Sigmara to nie wiem, to miałbym wątpliwości. Bo to nie jest Sigmarza do pomóż, tak? Przy rzucie kości, nie? Jest po prostu za Sigmara taka jest. To takie powiedzenie, fan, gwiazdy są w porządku. A ja to powiedzenie to spoko do mnie. A to już trochę kości. Tak? W różnych sklepach internetowych są kości ozdobione różnymi takimi motywami, symbolami, pentagramami, czymś, co może, a może nie jest, a może się wydawać związane z okultyzmem. I co wtedy? Do tego dojdę za chwilkę, nie? Przypomnij mi, jeśli bym o tym zapomniał. Okay. Okay. Więc to jest tak, no wiem, rzucanie. Właśnie, chciałem podsumować coś. Więc jeżeli się tak zwracamy, no to albo się zwracamy do Boga, tak? Albo do szatana, nie? Innej możliwości w tym momencie nie ma. Jeżeli się zwracamy, to co? Na interpretacja. Nie wiesz, czy nie ma innych możliwości. Ja wierzę, że z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej nie ma. Okej? Wszystko, co mówię, przed każdym zdaniem, które mówię, dodaj sobie z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej. W opisie prelekcji jest. Tak. Więc... Albo się zwracamy do Boga. No jeśli powiedzmy się zwracamy do Boga i jest w tym momencie, o Boże, dopomóż, nie? To jesteśmy obłudni, bo to nam do szczęścia potrzebne nie jest. A na pewno do życia, a na pewno do zbawienia nie jest nam potrzebne, żeby kości fajnie się wrzuciły, nie? No a jeżeli zwracamy się nie do Boga, no to się zwracamy do szatana, no to jest no, już jawne pogodzenie pierwszego szatana. Okay? To jest tak. O właśnie, jeszcze chodzi o larwy, nie? Nie wiem, tak, o larwy. No larpy są ciężkim chlebem, no bo tu się dużo odgrywa, nie? No ale jeśli ktoś, my będziemy się no, mniej więcej stosować do tych zasad, które wypracowaliśmy przed chwilą odnośnie sesji i odgrywania, myślę, że nie powinno być większego problemu. Tylko teraz właśnie wchodzimy na ten rejon. Jeżeli skorzystamy z jakichś rekwizytów, nie? To lepiej skorzystać z rekwizytów bez symboli. Tak? Że jeżeli... Jeżeli nawet gramy tego maga chaosowego, chociaż no nie wiem, to jeżeli weźmiemy sobie tę księgę z zaklęciami, no to bez symbolu chaosu, okej? Okay? Dlaczego? Bo każdy taki symbol jest naszym, jest jakoby przyzwoleniem na opętanie, tak? Przez szatana. Jeżeli mamy takie właśnie kości o symbolach okultystycznych, typowo okultystycznych, tak? To myślę, że też tak może być. Jeśli natomiast są, wiecie, znaczki elfickie, krasnoludzkie, czy tam, nie wiem, zwroki, smoka, to nie ma problemu. Tak? Dobra, co to są symbole typowo okultystyczne? Stanowiska symbole. Okej, pentagram rozumiem, ale cała reszta jest bardzo obszerna. Znaczy, ja nie jestem ekspertem w temacie okultyzmu. I tutaj, jakie są symbole okultyzmu, ci nie powiem, bo nie wiem. No dobrze, jesteś najbardziej doświadczony prawdopodobnie z nas wszystkich w tym miejscu, a już na pewno przeciętnego gracza. No i to jest też jakby tak, że jest coś takiego, że sam przedmiot może być zły, tak? Jeśli masz na przykład kartę, jeśli masz na przykład talię kart tarota, tych takich prawdziwych okultystycznych, która została wykonana z myślą o zaprzeczeniu Bożemu prawu, o zaprzeczeniu Bożej władzy nad światem, to wtedy samo używanie takiego przedmiotu jest samo sobie złe. Mhm.
Nawet bez świadomości, że to jest. Nawet bez świadomości, tak. Znaczy, ty nie popełniasz grzechu w tym momencie, jeśli nie wiesz. Ty nie masz grzechu. Ty nie masz grzechu, ale to i tak na ciebie oddziałuje w tym momencie. Nie? Nawet jeśli o tym nie wiesz. Właśnie to jest takie kluczowe słowo, origin, nie? Jeżeli nawet, powiedzmy, są jakieś symbole, które nam się nie wydają takie normalne, czy wydają się podejrzane, o, tak to jest dobre słowo, ale wiemy, że to po prostu zrobiła osoba, która dla fanów coś tam namalowała, to jest okej, bez problemu. Natomiast jeśli nawet nie widzimy tutaj nic podejrzanego, a wiemy, że ta osoba, która chce nam to sprzedać, to ona jest podejrzana, nie? Że ona coś tam ma przeciwko złości, czy tam, no... jest satanistą, ale nie sądzę, żeby ktoś z was znał tutaj satanistę, tak? Ja znam kilku. Tak, są tacy, wiecie, którzy sobie się mówią, że są satanistami, nie? A tak naprawdę ich styl życia, no, do szatana się nie modlą, tak? Tylko powiedzmy, tylko wiesz, pewne gesty, tylko dasz panu, nie? No, a są sataniści, którzy naprawdę chcą, naprawdę, żeby ludzkość poszła do piekła. No. Jeżeli wiemy, że coś takiego jest, no to ja bym niczego od takiego gościa nie wziął. To jest tak. I teraz powiedzmy kwestia szczególna, to znaczy kwestia ozdób, które na sobie nosimy. Nie? Weźmy dla przykładu wiedźmińskie medale. No nie, no fajny jest, tak? Sam może bym go nosił, tylko należy zadać sobie pytanie. Czy ja wolę nosić sobie taki medalion, czy ja wolę nosić krzyż, który mnie ochroni przed wpływem złego jak co? Ja wolę nosić krzyż. A wy, no myślę, że też odpowiedź się będzie oczywiście. Okej, okay, żeby daleko nie szukać. Krzyżan, który ja noszę na co dzień. Do chrześcijańskiego właśnie absolutnie nijak. I nie jest symbolem dobra, tylko w innej religii. Znaczy, oficjalne chyba stanowisko kościoła dotyczące Anku jest takie, że on może oddziaływać negatywnie. Nawet jeśli jest symbolem dobry. Okay. Kiedyś zestawienie różnych symboli, nawet było w ogóle w takiej gablotce, ale... Tak, ale akurat... Tak, z tym pierścieniem, tym jakimś... Ja akurat tego zestawienia nie lubię bardzo, bo ono ma tam sporo rzeczy takich dyskusyjnych i pokazanych jednostronnych. To jest też prawda, nie? To jak z księdzem Natankiem teraz, nie? Wszyscy go krytykują, ale co on tak naprawdę robi? On mówi dużo naprawdę fajnych, pożytecznych, dobrych rzeczy i wciska to same głupoty. I wychodzi totalny miszmasz, coś zupełnie bez sensu, nie? Dlatego jego cel, to co on chce powiedzieć w swoim przesłaniu, które jest de facto dobre, ale to zanika, nie? I tak samo właśnie mamy czasami, nie? Że są rzeczy, które są prawdziwe, nie? Fajne, dobre mają przesłanie. I do tego dorzucone coś głupiego i w tym momencie my ignorujemy wszystko. A tak nie powinniśmy robić, nie? Powinniśmy selekcjonować. To jest taka rzecz. Czy ja mam coś jeszcze? No wiecie, dodatkowo jeśli chodzi o gry komputerowe, nie? Tutaj sprawa jest troszkę prostsza. To znaczy, te zasady, które żeśmy ukuli, znaczy nie ma odgrywania tam, nie? Ale jeśli powiedzmy jest jakiś możliwy wybór, wyjątkowo krwawy, wyjątkowo jakiś tam satanistyczny, jeżeli gramy jakąś postacią, jest możliwość odprawienia rytuału satanistycznego na przykład, nie? Ja bym nigdy się nie kliknął na taką opcję. Okej, czyli jeżeli w takim Dragon Age'u dyskutowałem z demonem, prowadziłem konwersację z demonem, ze świadomością 100%, że za to dostanę więcej luta i ekspu, to jest to złe, czy w zależności od motywacji? Tu bym chyba powiedział w zależności od motywacji, ale ja bym przyciął zbyt takim tymonem, nawet Dragon Age'u nie ten. Nie grałeś Dragon Age'a? Grałem, tak. Nie, to jeżeli chodzi o mnie, nie? To jak ja odgrywam jakieś postacie, nawet skrajnie złe, to ja mam prostą linię. Nie, jestem ja. Mhm. I tyle, no po prostu. No właśnie, bo kolega mówi, że jest aktorem, a rola się kończy, ale jest sobą. No tak, bo chodzi o to, że ja odgrywam, bo dobra, mam chaotyczny zły. Ja wiem, że jestem chaotyczny zły, nie podoba mi się ten wieśń, jak go źle na mnie spojrzał, no to ja go zabiję, no po prostu. Dobra, ale potem. To jest też pewne, ale dobra, czytałeś może pana Ludowego Ogrodu Dżendowicza? Nie. Nie czytałeś. Jest tam taka postać Bruce.
I on się wciela w różne postacie. On jest szpiegiem, infiltruje, on się wciela w różne postacie. Potem się za bardzo wczuje pod tym. On nawet nie to, że za bardzo się wczuje, nie? Tylko ta postać, którą on odgrywa, ona zaczyna przejmować na niej kontrolę, coś takiego. Okej, łapię, ale nie? Tak samo jak na przykład odgrywam czasami postacie chaotyczne złe, a czasami odgrywam praworządne dobre. Nie wiem, czy to ma jakkolwiek na mnie wpływ. Nie no, bo ja, to co ja powiedziałem, nie zabraniam grania postaciami złymi, tak? Tylko trzeba w tym momencie bardzo uważać na to, co się robi i jak to się robi, nie? No, oczywiście. Czy są też różne sposoby odgrywania, na przykład Ember, co jest porządny aktor, powiedział kiedyś, że porządny, dobry aktor, nie jest tylko, że on sobie wymyśli, jak chcesz zagrać, tylko on będzie to odczuwał, co ta postać ma czuć i będzie jakby te emocje, narzuci sobie te emocje i będzie to ukazywał. No, ja bym się z nim nie zgodził. Jeżeli aktor, powiedzmy, postać ma odczuwać ten nienawiść. Tylko, że takie jest według niego taki porządny aktor, że się widzi na ekranie, że on się... Znaczy, jeżeli to są dobre emocje, fajnie. Jeśli to na przykład ma być nienawiść i gość naprawdę wzbudza sobie nienawiść, to jest złe. Znaczy, ja nie mówię, że to jest dobre czytanie, ja się zgadzam, że może w jakiś sposób na niego wpływać, tylko chcę jakby pokazać, że co innego właśnie taki Ember, który jakby wywołał w sobie te emocje, a co innego jacyś bracia Mroczkowie czy ktoś taki. Bracia Mroczkowie nie potrafią wywoływać. No nie jest właśnie. Właśnie jest tak, że... Właśnie to, że jest odkrywanie i odkrywanie. No, no nie jest. Jest też tak, że emocje same w sobie nie posiadają ładunku moralnego i etycznego. Poczucie nawet nienawiści do drugiego człowieka nie jest złem, bo jest emocją, tak? Zło może dopiero wynikać okay, z tego, ale jeśli, co my są emocją, ale jeśli ja świadomie tak? sobie wzbudzam emocje, to co innego. Nie? To jest konieczne. Nie, dobra, ja generalnie to tyle co powiedzieć. Sam sobie nie jest emocją, to jest już odczucie. Bo powiem tak, z emocją jest złość przykładowo. Tak, nie, ale nienawiść już jest tak pewnym odczuciem. Tak, to też prawda. Nie, to jest generalnie wszystko, co ja chciałem powiedzieć na ten temat. Jeśli my jeszcze mamy chwilę czasu, możemy podyskutować. Natomiast ja w tym momencie wypiszę materiały źródłowe, nie skorzystałem. Dane powiedzmy tego, tak? To jest Międzynarodowy Przegląd Terologiczny. Numer 3167. Rok. Czy to jest chyba, to jest lipiec, wrzesień 2009 albo 10, nie pamiętam w tym momencie, który to było. I jeszcze taka strona internetowa naszego, już tam nie było napisane, który to jest numer, ale www.drodze, to jest taki magazyn Dominikanu. Drodze L. A wiesz co, ja to miałem po prostu, to sprawdzałem już wiele systemu, nie? I po prostu miałem w zakładce, jak miałem ulubiony, jest to ten adres. Mogę tu spis.